Ja bym się delikatnie. I zapomina, że jak ja wychodzę, to to się wszyscy boją. I nie bójcie się, że się boją. Ktoś ostatnio w kościele pomodlił się. Boże, modlę się, żeby wszystko było złożone i składane na ręce apostołów. I w piątek miałam taką sytuację na ewangelizacji, że podeszła do mnie dziewczyna. Rano oglądała mnie na internecie i pomodliła się, że chciałaby mnie też zobaczyć na ulicy. I akurat byłam na ulicy i ona podeszła, oddała swoje życie Jezusowi i dała mi 1100 zł. Taki bonusik. Super. Przyjaciele, chciałabym dzisiaj powiedzieć o rzeczy oczywistej dla nas wszystkich, a jednak niekoniecznie chyba zrozumiałej. Mianowicie o sercu człowieka. Serce człowieka to jest najgłębsza jego istota. Stamtąd wychodzą nasze motywacje. Tak? Tak naprawdę w sercu, czyli tak jak myślisz w środku, taki jesteś prawdziwy. Bóg wszystko podniósł do rangi serca i nasze serce jest bardzo ważne. Czemu o tym chcę powiedzieć? Dlatego, że Bóg mi dał takie słowo. Będę mówiła na podstawie swojego doświadczenia, bo uważam, że tak powinniśmy mówić, tak? To, co przeżywamy. Ja w moim życiu miałam przez wiele lat ogromny rozjazd na pułapie mojego wyznania i mojego serca. Czyli wyznawałam swoimi ustami, ale w swoim sercu tak naprawdę nie wierzyłam w to, co wyznawałam. I o tym chciałam troszkę dzisiaj do was powiedzieć. To jest w ogóle bardzo ważne. W Biblii całej jest chyba 356 razy użyte słowo serce. Także ono na pewno ma ogromne znaczenie. A Bóg wszystko podniósł do rangi serca. Naprawdę bardzo krótko. Uważam, że jak nie trzeba mówić, to nie trzeba mówić. Uwielbienie było dobre. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, abyśmy my tak naprawdę zweryfikowali swoje życie, czy my sercem swoim zgadzamy się z Jezusem. Nie tylko w swoim, wiecie, że nie tylko naszym wyznaniem, ale czy też za naszym wyznaniem idzie nasze serce. I powiem wam w ogóle taką bardzo prostą rzecz. Kiedy ja oddawałam Jezusowi swoje życie jako Panu i Zbawicielowi i Duch Święty przekonywał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, to ja, wczoraj jak się w ogóle o to modliłam, to Duch Święty mi to pokazał. Ja się zgodziłam z tą informacją na pułapie mojego serca. Na pułapie mojego serca. Przekonał mnie o grzechu. Jak może zawołać do Zbawiciela ktoś, kto nie czuje się grzesznikiem? Rozumiecie? Ja kiedyś powiedziałam coś takiego do człowieka, mówię, jeśli nie czujesz się winny, to nie przepraszaj Boga, bo to kit. To kit jak się masz. Skoro nie czujesz się winny, to nie przepraszaj Boga, bo taka jest kultura. Bo gdzieś tak ludzie mówią. Rozumiecie? Duch Święty przekonał mnie o grzechu. Czyli ja zrozumiałam, że w sercu moim jestem grzesznikiem. Rozumiecie? I jeśli nie przyjmę Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, tak? To w ogóle karą za grzech jest śmierć. Ja idę w ogóle do piekła. To znaczy dać się przekonać Duchowi Świętemu o grzechu. Tak? I teraz przyjmuję na pułapie serca informację, że Jezus Chrystus stał się za mnie grzechem. Tak? O sprawiedliwości dałam się też przekonać na pułapie mojego serca. Ja byłam sprawiedliwa w sobie tak, teraz jak głosiliśmy na ulicy, wiecie, ja naprawdę w ogóle czułam się bardzo dobrym człowiekiem. Do mnie dotarła prawda Ewangelii z mocą, dlatego że ja na pułapie mojego serca, a nie tylko mojego w ogóle umysłu, tak, zgodziłam się w ogóle z Bogiem. Kiedy Duch Święty do mnie przyszedł, tak, i w Jego obecności ja zobaczyłam, że moja sprawiedliwość, tak, jest jak obrzydane ubranie. Mi tego nikt nie musiał później tłumaczyć, ponieważ ja w kontakcie z Jezusem zrozumiałam, że w ogóle moja sprawiedliwość jest po prostu niczym. Rozumiecie? W sercu swoim w ogóle uznałam, że moja sprawiedliwość, tak, jest w ogóle jak obrzydane ubranie. I przyjęłam sprawiedliwość Jezusa. Przekonał mnie o sądzie w moim sercu. Wiedziałam, że jeśli nie oddam jemu swojego życia, to będę sądzona. Rozumiecie? Ale w sercu zgodziłam się też z nim, tak? Że tak naprawdę po tym, jak przyjęłam jego jako osobistego Pana i Zbawiciela,
tak? To w ogóle Jego sprawiedliwość stała się moją sprawiedliwością. Jego sprawiedliwość stała się moją sprawiedliwością. To jest bardzo ważne, nasze serce. Dlatego stąd ja dzisiaj nie mam problemów z głoszeniem Ewangelii taką, jaką poznałam. Jest napisane, że chodźcie w Chrystusie tak, jak Go poznaliście. Wiele razy słyszę, jak ludzie głoszą na przykład Ewangelię i ani razu nie powiedzą słowa Jezus, tylko mówią na przykład słowo Bóg. Ja mówię, Bóg w tym kraju dla każdego oznacza co innego. Bóg w tym kraju dla każdego oznacza co innego. Ja mówię, w ogóle kiedyś z takim człowiekiem stałam, modliłam się o niego, on nie umiał powiedzieć słowa Jezus. On miał taki problem z wypowiedzeniem słowa Jezus, że ja musiałam go uwolnić od demonów, rozumiecie? Żeby on w ogóle wypowiedział słowo Jezus. Rozumiecie? Poznałam Jezusa i o Jezusie głoszę. Co, jak w ogóle głoszę do ludzi? Że w ogóle ludzie muszą się dać przekonać Duchowi Świętemu, tak? O grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Na pułapie swojego serca. Nie na pułapie głowy, ale na pułapie swojego serca. To jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie. Ja w swoim sercu zgodziłam się z Bogiem, że to jest prawda. Bóg nie może inaczej pomóc człowiekowi, jak tylko w Chrystusie. To nie jest dla mnie prawda w głowie. To jest dla mnie prawda w moim sercu. Stąd ja nie głoszę inaczej Ewangelii. Głoszę Ewangelię, że wszyscy muszą się narodzić na nowo. Że jedyną drogą do Boga jest Jezus. Kiedyś taki człowiek, przebudzeniowiec, z którego dzisiaj przykładu już nie bierzemy, powiedział coś takiego. Bóg poza Chrystusem nienawidzi Ciebie. I ja mówię na to amen. Amen. Powiecie amen? Jeśli nie macie zgody, tak? To znaczy, że macie problem na pułapie serca. To jest problem na pułapie serca. I teraz wiecie, bo to, co my tak naprawdę myślimy, to my to głosimy. To w ogóle dzisiaj to poselstwo jest po to, żeby zweryfikować swoje serce. Czy za moim wyznaniem idzie moje serce? W Biblii jest napisane, aby nakłonić serce do swojego rozumu. Nakłoń serce do swojego rozumu. W przypowieściach Salomona jest napisane, nakłoń swoje serce do swojego rozumu. Jeśli w swojej głowie masz informację, jakąś na przykład prawdę, tak? Ale masz rozjazd na pułapie serca, to jest w ogóle czas, tak? Żeby w ogóle zacząć porządek robić we własnym sercu. Wiecie, mówię o tym, ponieważ ja miałam z tym ogromny problem. Ja miałam z tym ogromny problem. Był taki moment w moim życiu, że jeśli chodzi o moją relację z Arturem, myślę, że dzisiaj mogę tak powiedzieć, że dla mnie najcięższą historią było to, aby być uległą wobec Artura. Dlaczego tak miałam? Dlatego, że miałam złe doświadczenie. Ja miałam po prostu złe doświadczenie. Rozumiecie? Ja czytałam w Słowie Bożym, że żony mają być uległe mężom swoim. Natomiast ja nie wierzyłam w ogóle w to, w ogóle w swoim sercu. Rozumiecie? Ja po prostu nie wierzyłam w to. Moje doświadczenie było takie, że jeśli ja teraz w Chrystusie będę uległa Arturowi, to Artur mnie zdominuje, to Artur mnie przykryje swoim cieniem, to ja na 100% odegram jakąś starą rolę i ja bałam się w tą prawdę zaangażować mojego serca. To było dla mnie bardzo trudne. I teraz coś wam powiem. Swoimi ustami wyznawałam prawdę, a w swoim sercu szczerze Artura obgadywałam. Do mojej teściowej. Mówię, mamo, to jest jakiś mek na mnie. To tak nie może być. Mama przez jakiś czas podzielała moje zdanie. Będziemy się o to modlić. Wspólnie i razem będziemy się wstawiały w imieniu Jezusa, aby Artur na ciebie nie naciskał. Jak dzisiaj na to patrzę, to mówię, cyrk na kółkę, w ogóle mówię, czarowałyśmy obydwie w domu w ogóle na 100%, w ogóle mówię, ale jazda. I teraz zobaczcie, i wiecie, coś wam powiem, dla ludzi to było nie do trzaśnięcia. Ja byłam w porządku kobietka. W ogóle byłam posłuszna, prałam, sprzątałam, w ogóle, ach tam, miód malina dziewczyna. Rozumiecie? Ale w moim sercu ja w ogóle miałam taką zadrę, mówię, nigdy się nie podporządkuję. Nigdy w ogóle, mówię, wszystko zrobię, ale nigdy nie będę uległa. I jak tylko on spokojnie wychodził, to ja do mamy mówię, mamo, ci znowu na mnie ciskał, co o tym myślisz? Rozumiecie? Mówię w ogóle teraz o tym, bo to jest w ogóle bardzo ważne. Serce nasze. I teraz co mówi Biblia?
A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknij swoje drzwi, tak? Nie bądź jak obłudnik, gdyż obłudnicy się lubią modlić po wszystkich rogach, tak? I obcuj ze swoim Bogiem, tak? I ten Bóg, który cię widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc ja w ogóle już tak sobie chodzę, rozumiecie, w ogóle słucham w ogóle Artura nauczań i tak dalej. I w ogóle zaczyna Duch Święty do mnie mówić tak, w ogóle masz problem ze swoim sercem. I teraz rozumiecie, mam relację z Bogiem, zamykam się, idę, tak? Idę w ogóle i obcuję z moim Bogiem. I co On do mnie mówi? Mówi do mnie tak, przede wszystkim grzeszysz, prymo. Nie zgadzasz się z moją prawdą. Nie zgadzasz się z tym, że moje słowo mówi, abyś była uległa. Masz po prostu złe doświadczenie. Ja ostatnio napisałam na internecie, że przyjmując Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przyjmujesz najlepszego planistę i stratega. Rozumiecie? Kiedy ja się zamknęłam w moim pokoju, kiedy modliłam się do Niego, to On jako najlepszy planista, On jako najlepszy strateg wypunktował mi w ogóle rzeczy, z którymi mam problem. Primo, jeśli chodzi o Twoją uległość, masz problem w ogóle, On nie jest Twoim problemem. To nie On jest Twoim problemem. Twoim problemem jesteś Ty sama. Masz poranioną duszę, tak? Masz złe doświadczenie. Dwa, nie wierzysz w moje słowo, nie ufasz mi w ogóle w tym temacie, tak? To jest prawda o Tobie. I teraz co ja robię? Zaczynam się z tym z Bogiem zgadzać, krok po kroku. Kiedy spokutowałam w ogóle z tego, że nie wierzę przede wszystkim Jego słowu. Rozumiecie? To w ogóle wiecie, to jest w ogóle proza życia. Nie ma się czego wstydzić. Po prostu nie wierzyłam w Jego słowo. Ja w ogóle mi się wydawało, że mnie Artur po prostu zabije teraz po chrześcijańsku. No tak. Ludzie różne mają fobie w głowie. Ja miałam taką fobię. Moja fobia po prostu wyglądała tak, że ja myślałam, że Artur po prostu zrobi mi krzywdę. I teraz co? Zgadzam się z Bogiem na pułapie serca. Przepraszam Cię. To już nie będzie tylko moje wyznanie. Przepraszam Cię, że nie wierzyłam w Twoje słowo. Tak? Przepraszam Cię, że w ogóle śmiałam myśleć, że w ogóle zbawiłeś mnie, uratowałeś mnie od piekła, a w dalszej mojej drodze masz plan, żeby mnie zniszczyć przez mojego męża. Rozumiecie? To w ogóle jakaś masakra, no ale miałam tak w głowie. Czemu do Was o tym mówię? Bo też przechodzicie takie rzeczy. Ponieważ jest rozjazd na pułapie wyznania i na pułapie serca. Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co widać, a Bóg patrzy na serce. Gdzie często mówią, o, ten to taki jest święty, ten to taki jest przebudzony, bo ja widzę. Ja mówię, nie to jest ważne, co widoczne. Ważne jest to, co jest w ukryciu. Ważne jest serce człowieka. Z Twojego serca będzie tryskało życie albo śmierć. To z serca tryska albo życie, albo śmierć. I teraz wracając do tej sprawy. Zgadzam się z Nim, że grzeszę na pułapie niewiary w Jego Słowo. Zgadzam się z tym, że grzeszę na pułapie tego, że Mu nie ufam. Rozumiecie? Po prostu. Wzięłam autorytet nad jakimś lewym, starym doświadczeniem. Mówiłam już Wam kiedyś, że przestałam w ogóle wspominać dawnych rzeczy, że przestałam Artura podejrzewać o to, że on w ogóle gdzieś w swoich modlitwach, studiowaniu słowa, to on tylko knuje, jak nie pognębić. Wiecie, to nie mogę tak mieć w ogóle. Nie mogę mieć tak w głowie i nie mogę mieć tak w moim sercu. Rozumiecie? To się idzie wykończyć. Prawda na pułapie głowy, tak? Ale brak jej tutaj, to jest rozjazd, można oszaleć. Ja byłam w takim miejscu patologii. Było mi z tym bardzo, bardzo źle. I teraz coś Ci powiem. Zgodziłam się z Duchem Świętym na operację na otwartym sercu. W mojej komorze zostałam zdiagnozowana. Przyjęłam tą diagnozę. Jesteś chora psychicznie. Twoja głowa jest do zmiany. Kiedyś tak się mówiło, idź do rzeźni o wymianę ryja. W chrześcijaństwie jest troszkę inaczej, tak? Zmieniamy swój umysł, tak? Boże Słowo. I teraz zobaczcie, w tej komorze ja jestem diagnozowana i dalej, tak? W ogóle przechodzę w ogóle w etap operacji. W ogóle jestem operowana na otwartym sercu. Bardzo mnie boli.
w ogóle bardzo mnie to boli i chcę od tego tematu uciec. I powiem wam, że to nie było tak, że ta prawda do niej przyszła i ona natychmiast została tak załatwiona. To tak nie działa. Ja już w tej chwili nie jestem w stanie, jak gdyby powiedzieć w czasie, ile ja tak naprawdę zmagałam się w ogóle z tym tematem, tak? I ja nie mówię tutaj o odczuciu, bo ja się zgodziłam z Bogiem, na pułapie serca zgodziłam się z tą prawdą, tak? Natomiast potem zaczęłam olewać w ogóle moje uczucia względem tego, jakie miałam na przykład, że jeszcze jakieś tam fobie przychodziły do mojej głowy. Chcę wam powiedzieć, że dałam się zdiagnozować, zostałam zoperowana i z mojego serca wytrysnęło życie do naszej relacji. To z serca tryska życie. Często przyglądamy się na jakiegoś człowieka i na przykład mówimy: Boże, on takie w ogóle mówi wspaniałe rzeczy, on takie płomienne kazania głosi. Coś, ale coś jest w ogóle, coś jest z nim nie tak. Jest rozjazd na pułapie serca. To, co mówi, może być tak, że w ogóle w to nie wierzy. Może być tak, że w ogóle w to nie wierzy. Następna oczywista rzecz. Kiedy zaczęliśmy wychowywać dzieci, ja mam znowu złe doświadczenie. Ja mam znowu parszywe, złe doświadczenie, jeśli chodzi w ogóle o wychowywanie dzieci, tak? I teraz co? Ja mam dobre wyznanie. Ach, tam Artur jest w ogóle król w wychowywaniu dzieci. Rozumiecie? Ale kiedy dochodzi do akcji wychowywania naszych dzieci, to ja jestem pierwsza, żeby mu w tym przeszkodzić. Dlaczego? Dlatego, że ta prawda nie jest prawdą w moim sercu. Ja nie wierzę w to w moim sercu. Nie ma innych problemów. Musisz dzisiaj w ogóle, niech Duch Święty Ci usługuje. I spójrz dzisiaj w swoje serce i zobacz tak naprawdę, że może wyznajesz oczywiste prawdy, ale nie żyjesz tymi prawdami. Ale nie żyjesz tymi prawdami. Wiecie, w ogóle mówię do was o tym, ponieważ ja wiem, że to jest w ogóle ogromny problem. To można sfiksować. Naprawdę ludzie głupieją. Ludzie z uwagi w ogóle na religię głupieją, tak? Lądują w ogóle w zakładach w ogóle psychiatrycznych. Nie ma innej pomocy. W ogóle kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to wtedy, kiedy będziesz z Nim obcował, będziesz przyjmował idealną strategię do swojego życia, to On, Twój Pan, Twój lekarz, strateg, planista, On będzie do Ciebie mówił, jak, w jaki sposób wychodzić z różnych patologicznych w ogóle sfer swojego życia. Natomiast jedno jest pewne, z prawdami wypowiadanymi trzeba się zgodzić w swoim sercu, tak? Z prawdami wypowiadanymi trzeba się zgodzić w ogóle w swoim sercu. To są mega w ogóle ważne rzeczy. Wiecie, kiedy ja na przykład poruszałam w swoim życiu temat, że nie znam już nikogo według ciała, ja byłam pierwsza, która o tym głosiła. Ja o tym głosiłam na ulicy, ja o tym głosiłam w kościołach, rozumiecie? Ale kiedy przyszło starcie z rzeczywistością, tak? Jest rzeczywistość w ogóle. Codziennie mamy prozę życia. Jest poniedziałek, jest wtorek, tak? Niecodziennie jesteśmy w takim w ogóle namaszczeniu. No niecodziennie. Jesteśmy tutaj razem w niedzielę. Ale w poniedziałek, wtorek, tak, do niedzieli jesteś sam, ale masz tego samego wielkiego Boga w sobie. I kiedy zaczęłam się ścierać z tematem, że nie znam nikogo według ciała, tak? To w ogóle zobaczyłam, że idealnie wychodzi mi wyznawanie tej prawdy, ale zupełnie inaczej, kiedy ja mam rzeczy w ogóle wprowadzić do swojego życia, kiedy ja mam tak naprawdę zacząć w ogóle angażować moje serce, czyli w ogóle cieszyć się z tego tematu. Wiecie, bo to w ogóle chrześcijaństwo to nie jest tylko wyznawane. Chrześcijaństwo jest praktykowane. Chrześcijaństwo to jest w ogóle żywa relacja serca z Jezusem. To nie jest relacja, wiecie, wyznania. Wyznałem Ciebie moim Panem, wyznałem Ciebie moim Królem, tak? Ale w ogóle serce moje za tym nie poszło. Chrześcijaństwo to bliska społeczność z Bogiem. To relacja serce-serce. Czemu ludzie są dotykani naszym uwielbieniem? Dlatego, że ja wyśpiewuję swoje serce. Wiecie, pewni ludzie kopiują nasze uwielbienie. Ja mówię, nie rób tego, bo to jest w ogóle bardzo złe. Jest to agresywne, ponieważ ty nie wyśpiewujesz w ogóle swojego serca. Tam nie ma twojego serca. Nie pominiemy w ogóle serca, rozumiecie? Bóg wszystko podniósł do rangi serca. Kiedy przekonywał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, to w ogóle pokazał mi grzech na pułapie mojego serca, ponieważ ja w fizyczności nie popełniłam pewnych grzechów, ponieważ byłam bojącym i lękliwym człowiekiem w życiu. Ale na pułapie mojego serca, tak, to w ogóle spałam z drugim facetem. Rozumiecie?
na pułapie mojego serca spałam z to drugim facetem. I w ogóle jak Duch Święty mi to pokaże, że w sercu dałam się przekonać. Ustami moimi wyznałam, tak, i w sercu swoim uwierzyłam, że Jezus jest Panem. Stąd tryska ze mnie źródło życia. Nie możemy w naszej w ogóle relacji z Bogiem pominąć serca. Ono jest mega ważne. Naprawdę, wiecie, i stąd Biblia mówi, nakłoń swoje serce do swojego rozumu. Musi być taki obrót, musi być po prostu ten przepływ. I wiecie, serce będzie chciało się buntować. To ono będzie chciało się buntować. Będzie ci w ogóle chciało pokazywać, że możesz pozostać w relacji takiej wypowiadanej. Jezu, jesteś moim Panem, tak? Ale tak naprawdę w ogóle dalej zapięty jak agrafka, tak? I środeczka w ogóle mojego nie dotykaj. To jest masakra. To jest masakra. To idzie w ogóle zwariować. I mówię do was z perspektywy praktyka. Wiem, że boli. Wiem, że boli wtedy, kiedy zaglądamy w najgłębsze aspekty w ogóle jakiejś patologii i niewiary w swoim życiu, tak? To nie są w ogóle łatwe rzeczy, ale to są rzeczy, które możemy tak naprawdę, możemy przejść. I teraz zobaczcie, w Ewangelii Mateusza 6,21 jest napisane tak. Tam, gdzie jest twój skarb, tam jest serce twoje. I teraz zobacz, jeśli Jezus... Ja w ogóle musiałam poweryfikować w ogóle swoje życie z takimi rzeczami. Jeśli ja mówię, że Jezus jest moim skarbem, że On jest w ogóle moim skarbem, to ja, to nie może być tylko na pułapie w ogóle mojego wyznania. Moje serce musi za tym iść. W ogóle moje praktyczne życie musi za tym iść, tak? Praktyczne w ogóle życie. I teraz wiecie, ja kiedyś jak kończyłam szkołę liderów i pastorów, to byłam uczona w taki sposób, że fałsz bardzo szybko jest do wykrycia. Wiecie, ja w ogóle jak siedziałam na tej szkole, to ja byłam sparaliżowana w ogóle różnymi prawdami, które tam do mnie docierały. Ja mówię, Boże, chrześcijaństwo jest dla kozaków. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. Wie, czy ja się w ogóle nadaję? Czy ja w ogóle jestem kozak? Czy ja podźwignę w ogóle tą prawdę? W ogóle, wiecie, ja zadawałam sobie sama takie pytania. I człowiek, który nas uczył, powiedział, że fałsz jest bardzo szybko do wykrycia. Przez drugiego człowieka. Ponieważ to z serca wypływa źródło życia. I teraz wiecie, w ogóle bardzo łatwo jest trzasnąć, kiedy już doświadczyłeś życia, kiedy wiesz, czym jest życie, to bardzo łatwo jest w ogóle trzasnąć. Czy z czyjegoś życia płynie życie? Czy po prostu płynie jakaś podróba? Podróba płynie wtedy, kiedy jest tylko i wyłącznie tu wyznanie ust, ale serduszko jest po prostu dalej zamknięte, tak? Czyli twoja najgłębsza istota nie idzie za tymi prawdami, które wyswobadzasz w ogóle swoimi ustami. Rozumiecie? Ja kiedyś byłam w ogóle mega, jak gdyby osobą, która była mega fanem wyznawania różnych rzeczy. I też już wiecie to z mojego świadectwa, że ja wyznawałam, że ja moje troski składam na Boga. Rozumiecie? Ale w ogóle ja w swoim sercu nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy. Co to znaczy w ogóle składać swoje troski na Boga. I się okazało, że w ogóle diagnozuje mnie świecki lekarz i się okazuje, że ja mam tak bardzo wysoki poziom prolaktyny. Przysadka mózgowa produkuje taki hormon. I lekarz mnie w ogóle pyta, czy umarła Pani jakaś bliska osoba? Wiem, że nie. A ma Pani takie badanie, jakby co najmniej w ogóle jakaś... W ogóle bliska osoba Pani umarła. Rozumiecie? Nauczyłam się wyznawać. Przyjęłam w ogóle wiedzę, która była głoszona tylko w ogóle do pułapu mojego umysłu. I zaczęłam ją w sposób idealny wyznawać. Byłam fanem wyznawania. Ach, co ja tam nie wyznawałam. Żadna broń ukuta przeciwko mnie, nic nie wskóra każdemu językowi w sądzie, który przeciwko mnie wystąpi. Zadam kłam, bo takie jest moje dziedzictwo. Tak? Ale kiedy dochodzi do rzeczy praktycznych, to ja mam straczkę. Dlaczego? Ponieważ moje serce w to w ogóle nie wierzy. I to jest temat, który trzeba w ogóle zweryfikować w swoim życiu. Dalej nie pójdziemy. Nie pójdziemy dalej w ogóle tylko i wyłącznie wyznając rzeczy. Serduszko musi być zaangażowane. Serduszko musi pykać w rytmie czacza razem z Jezusem. Serduszko puka w rytmie czacza. Rozumiecie? Musi, to w ogóle musi być połączone. Musi być po prostu obrót twojego wyznania i twojego serca. Tak? Nie powiem nic szokującego dzisiaj dla was, dlatego że już myślę, że już nic szokującego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ największe szokujące rzeczy już zostały powiedziane. Teraz chodzi o to, przyjaciele, aby zacząć te rzeczy po prostu praktykować. Ja jestem naprawdę mega szczęśliwym człowiekiem. W ogóle jestem też, w ogóle będę was odwiedzać w piątki na ewangelizacjach. W ogóle uwielbiam też być na ulicy.
rozumiecie, w ogóle to jest w ogóle, to w ogóle to jest też moja pasja, bycie na ulicy. I teraz zobaczcie, kiedy ty chodzisz na ulicę, to też nie może być tak, że ty tylko i wyłącznie na pułapie swojego umysłu wiesz, że trzeba chodzić na ulicę. Wiesz, jakby dowiedziałeś się w tym kościele, trzeba chodzić na ulicę, dobrze jest ewangelizować, dobrze jest wziąć w ogóle swój przełom i tak dalej, i to jest dobre, tak? Ale żeby to, co mówisz, dotykało ludzi, to musi być z serca do serca. To musi być z serca do serca. Sama ta informacja, tak, niewiele po prostu, niewiele gdzieś tam działa. W bliskiej relacji, serce, serce z Jezusem, dopiero poznasz doskonałego stratega, poznasz plenistę, poznasz tak naprawdę lekarza. Nie dlatego, że ktoś ci opowiedział o Jezusie. To tak nie działa, wiecie. To po prostu tak nie działa. Każda informacja, tak, o Jezusie musi być w ogóle twoją informacją. Stąd taki nacisk kładziemy, tak, że ja i Jezus jedno jesteśmy. Ja i Jezus zwyciężymy świat. Ja w ogóle patrzę z perspektywy w ogóle czasu. Oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że Artur swoją osobowością i tym, że w ogóle poznał Jezusa, on nie stworzył jakiegoś poczucia bezpieczeństwa dla mnie, żebym ja w ogóle też mogła wystartować. Ja w ogóle o tym nie mówię. I my wam też tworzymy poczucie bezpieczeństwa. To jest w ogóle dobre, taki jest Bóg, taki amen. Tak? To jest w ogóle chwała, kiedy ojciec może dać w ogóle coś swojemu synowi. To są w ogóle dobre rzeczy, tak? Ale żebyś ty go znał personalnie, jako planista, jako lekarza, jako pana, jako króla, jako stratega, tak? To musi być w ogóle bardzo bliska relacja. To musi być bardzo bliska relacja. Wiecie, ja pamiętam kiedyś, jak miałam taką sytuację, że Artur siedział w więzieniu, miałam też takiego przyjaciela w Nasielsku, który był nawrócony. Dużo sobie z nim rozmawiałam, on dużo mi takich też rzeczy mówił o Bogu. I kiedyś zweryfikował w taki sposób moje życie. Mówi, wiesz co, bardzo dużo do mnie dzwonisz. O wszystko pytasz mnie. Ty nie mnie masz o to pytać. Ty masz o to wszystko pytać Boga. Ja ci podam jakąś informację, przyjmiesz kolejną informację do swojej głowy, ale ty w ogóle nie będziesz wiedziała, co Bóg mówi do ciebie w ukryciu. I tutaj w Ewangelii Mateusza jest napisane, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komory, tak? Zamknij swoje drzwi i Bóg, który jest w ukryciu, On tobie odpłaci. Tego się nie chce robić. W ogóle najłatwiej, co jest zrobić, to jest tak. Wszystko zrobić w ciele, rozkręcić w służbę w ciele, to jest najprościej. Powiem, trudno to potem zatrzymać. Najprościej jest rozhuśtać wszystko w ciele. Wszyscy teraz do przodu. Ale potem ciężko te rzeczy jest zatrzymać. Rozumiecie? Ale poduchowe rzeczy trzeba pogrzebać. Do nich trzeba się dogrzebać. I teraz zobaczcie, w ogóle nieważne w ogóle to, co jest zewnętrzne. Tak? Ważne to, co jest w środku. Bóg patrzy na serce. Tak? Bóg patrzy na serce. Kto zna twoje serce? Twoje serce zna Bóg, tak? I twoje serce znasz ty. Duch człowieka bada głębokości Boże. Ja, jeśli Bóg tego nie objawi, to w ogóle nie będę wiedziała, z czym masz problem. Ale chcę ci powiedzieć, że kiedy zaczęłam przychodzić ja do Boga, sam na sam spędzać z Nim czas, to usłyszałam od Niego takie rzeczy, o których mi nigdy nie, człowiek drugi by nie powiedział. I On dał mi najlepsze rozwiązanie. To On dał mi najlepsze rozwiązanie. Kto by mi dał takie rozwiązanie, że kiedy moja mama wylądowała na jakiejś melinie pijackiej, tak? I popijali sobie i zaraz mogło dojść do w ogóle jakiegoś takiego, wiecie, ataku, histerii, i że ktoś kogoś by zaćgał nożem, tak? Ja nie dzwonię do innego człowieka i nie pytam, co mam zrobić w tym temacie. Ponieważ drugi człowiek udzieli mi informacji ze swojego doświadczenia, niekoniecznie dobrą dla mnie. Co robię? Idę do mojego Boga, w ogóle idę do Jezusa, w ogóle pytam Jezusa, co mam zrobić w ogóle w tym temacie. Co zachodzi? Bliska relacja serca. Zachodzi bliska relacja serca. Do ciebie przychodzę. I Duch Święty natychmiast mi odpowiada. Wiecie, w ogóle to jest często aż tak trudne, a z drugiej strony aż tak łatwe. Trzeba buzię swoją otworzyć, tak? I po prostu go zapytać w ogóle, co mam zrobić w tym temacie, bo w ogóle zaraz wewnętrznie oszaleję. A co byś zrobiła, gdyby to była obca dla ciebie kobieta? Ja mam we mnie natychmiast odpowiedź. Natychmiast!
zadzwoniłabym na policję. I Duch Święty ciągnie dalej temat. Więc zadzwoń! Ja mówię, ale to moja mama! Przecież wyznajesz, że nie znasz nikogo według ciała. Aha, serduszko moje. Tak? Serce mi zaczyna walić. W ogóle mam wizję tego, że mój wuj zabije moją matkę. Rozumiecie? Ale w ogóle wiem, że zrobię to. Rozumiecie? Zrobiłam to. Przyjechała policja. Zabrali nóż, wylali wódkę. Następnego dnia dzwonię w ogóle w takiej sytuacji. Relacja między nimi w ogóle jest idealna. Wiecie? A ja wiem, że przeszłam o krok do przodu. W ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci. W ogóle wiecie, proste rzeczy. Proste. Z serca do serca. Śpiewamy często na uwielbieniu, tak? W ogóle z serca do serca. Nie ma innego chrześcijaństwa. Nie ma po prostu innych rzeczy. Twoje wyznanie musi się zamienić w praktykę twojego serca. Jeśli widzisz dzisiaj, Duch Święty Ci będzie usługiwał, że masz totalny rozjazd na pułapie swojego wyznania i na pułapie wiary w sercu, to jest to obecny Twój stan doświadczenia. Nie uciekaj przed tym, to jest Twój obecny stan w Bogu. Cokolwiek więcej o sobie pomyślisz, jeśli masz dzisiaj rozjazd między ustami a sercem, to to jest Twój obecny stan. Trzeba uznać to, podziękować Bogu. Duchu Święty, dziękuję Tobie, że w ogóle mi ten stan objawiłeś, tak? Biorę to na klatę i zamierzam to w ogóle zmieniać. I zamierzam to zmieniać. I wiecie, to są... Ja nie mówię, że to będzie łatwo, tak? Bo to nie są łatwe rzeczy, ale wystarczy Twoja chęć. Jeśli nie masz chęci, to Biblia mówi, że Bóg daje chcenie. Jeśli nie masz chęci do wzięcia się tak naprawdę za swoją duszę, za zmianę w ogóle tego porażkowego wyznawania tylko i wyłącznie, to przyjdź do Boga. Powiedz, wkurzam się na to, męczy mnie to, denerwuje mnie to. Jak ona mówi, to w ogóle wzbudza we mnie taką złość, żygać mi się chce mi się ją obgadać zaraz na korytarzu. Rozumiecie? A ja w ogóle przynoszę do Was tak naprawdę proste informacje, które zadziałały w moim życiu. Stąd tryska życie z mojego serca. Stąd w ogóle doświadczam życia, ponieważ wprowadziłam proste rzeczy, tak? Zamieniłam fałszywe tylko wyznanie, tak? Na to, że zgadzam się w ogóle z Bogiem w moim sercu. Zgadzam się po prostu z Tobą w moim sercu. Dziękuję Ci, że w ogóle mówisz do mnie. Wiecie, kiedy my nie wierzymy w ogóle, kiedy my nie wierzymy w Boże Słowo, a przychodzimy i uważamy, że pewne rzeczy wydarzą się przez modlitwę, to one się nie wydarzą. Namaszczenie, tak jak zawsze mówimy, ono Ci usłuży, ono złamie jarzmo i będziesz znowu o krok do przodu, jeśli chodzi o twoje w ogóle myślenie. Bo jarzmo zostało złamane, jakaś blokada na umyśle została złamana, jakaś blokada na sercu została złamana, ale dalej w ogóle nie ominie Ci temat uczniostwa. Nikogo z nas nie ominie temat uczniostwa. Wiecie, to w ogóle chodzi o to, że my mamy wytrwać do końca w prawdzie. W prawdzie, w ogóle trzeba do końca wytrwać w prawdzie. Czy zgadzacie się z tym? To są te proste rzeczy, ale jakże mega ważne. I teraz w ogóle z praktycznych rzeczy. Zobacz, jak głosisz Ewangelię. W ogóle przyjrzyj się swojemu głoszeniu Ewangelii. Zobacz, jak głosisz Ewangelię. Jeśli masz trudność z wypowiedzeniem imienia Jezus, a jest napisane, że to na imię Jezus zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, tak? To Bóg w Chrystusie pomógł człowiekowi. Jeśli masz problem z wyznawaniem imienia Jezus, tak, to masz problem na pułapie wiary w swoim sercu. To jest problem na pułapie tego, że w swoim sercu nie chce się zgodzić z Bożym Słowem. Tak? Jeśli masz problem ze mną, a mówię prawdę, to musimy też się spotkać i porozmawiać. Bóg jest dobrym Bogiem, jest wielkim Bogiem, jest mocnym Bogiem.
tak? Ale nic nie może dalej dla ciebie uczynić, tak? Jeśli w relacje nie zostanie zaangażowane twoje serce. Powiem wam jeszcze taki jeden przykład. Mówiłam go na szkole służby. Ludzi, którzy są w służbie, ale ich serce bardzo daleko jest od wyznania ich ust. Byłam kiedyś świadkiem takiej sytuacji w pewnym kościele, że była grupa wstawienników. My mieliśmy tam w tym kościele zaraz posługiwać. Siedzi pastor tego kościoła i z takich malutkich drzwi wychodzi taki sznur ludzi. Ręce mają tak pozakładane. Wychodzą takim buńczucznym w ogóle, wiecie, krokiem. Wiadają z przodu. Ja się pytam tego pastora, mówię, a kto to jest? A moja grupa wstawienicza. Ja mówię, oni cię z serca nienawidzą. Chcą cię zdetronizować. Z serca cię nienawidzą i chcą cię w ogóle zdetronizować. I teraz zobaczcie, bo jest rozjazd. I teraz tak, czy może być ktoś w służbie, tak? Kto w ogóle ma jakiś afront do przywództwa Kościoła? No. Ponieważ będziemy się modlić o... Będziemy związywać w ogóle chaos, będziemy związywać różne rzeczy, a problem jest w zupełnie innej sytuacji. Trzeba zrobić porządek na pułapie swojego serca. Trzeba być może usiąść, i w ogóle porozmawiać. Rozumiecie? Nie przejdziemy dalej, jeśli nasze serce nie będzie szło za naszymi ustami. Życzę wam z całego serca, modlę się o was i życzę wam z całego serca, tak? Aby to, co jest w waszym życiu tylko i wyłącznie sferą wyznawania, tak? Aby zamieniło się na praktykę waszego serca. Zacznijcie mieć szczerą, głęboką, intymną relację z Jezusem. Serce do serca. Amen. Słuchajcie, ja coś powiem jeszcze. Nie tutaj niczego zazwyczaj tego, co moja żona powiedziała, ale chcę jeden werset wam podać, żebyście sobie go rozważali, bo teraz jak ona głosiła, no, to mnie to właśnie dotarło. Nie przeczytałem tego jeszcze, ale zaraz to przeczytam. Oczywiście do Rzymian właśnie o wy. 10 rozdział. 10 rozdział, 9 werset, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że się z Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Chcę was uczulić na kolejność tego, co tam jest napisane. Powiem szczerze, że w tej chwili, kiedy głosiła Agata, dotarła do mnie informacja o tej kolejności. Tutaj ta kolejność, bo zawsze, ta kolejność nie zawsze tutaj mi odpowiadała. Nie odpowiadała mi ta kolejność, ponieważ ta kolejność była przeciwna mojemu pierwotnemu doświadczeniu. Ponieważ moje pierwotne doświadczenie było takie, że ja się nie wychowywałem w ruchach pełnej Ewangelii. Ja się nawróciłem w miejscu religijnym. Jak wiecie, byliśmy rasowymi zielonoświątkowcami i tak zamierzaliśmy żyć. Więc ja dopiero później zacząłem rozumieć, czym jest wyznanie moich ust. I potem, kiedy to czytałem, zawsze sprzęgała mi się ta kolejność, ponieważ w moim umyśle było moje doświadczenie, bo ja najpierw uwierzyłem w swoim sercu w Jezusa, dopiero potem wszedłem w ruch pełnej Ewangelii, gdzie zrozumiałem, czym jest prawidłowe wyznanie. Ale teraz, jak słuchałem Agaty, rozumiem, że ta kolejność nie jest przypadkowa. Tutaj jest napisane, że najpierw wyznajesz swoimi ustami, potem wierzysz w sercu swoim, a potem następuje zbawienie. I chciałbym, żebyśmy rozważali to i myśleli o tym. Żeby wiara twoja mogła rosnąć, zacznij wyznawać bez względu na to, co czujesz. Mów. Ja cię tylko uczę. Mów. Mów. Ale co rób następnego? Zacznij teraz się zgadzać z sercem z tym, co sam wyznajesz. Wyznawaj to, czego ja cię uczę. Na przykład. Wyznawaj. Ale następnie idź do komory i zacznij się zgadzać w swoim sercu już nie ze mną, tylko z tym, co sam wyznajesz. I przyjdzie do ciebie zbawienie. To jest najprostsza droga. Wyznanie,
uwierzenie we własne wyznanie w sercu. Tak? A następnie kulminacja, czyli manifestacja Bożej mocy. Stańmy na chwilkę, pomóżmy się. Drogi Ojcze, jak chcesz się słowa, przychodzi do Chrystusa, Ojcze, tutaj mówione, Ojcze, ja modlę się teraz i ja dziękuję Tobie, Ojcze, że Ty wysłuchujesz tego, co my teraz chcemy. Ojcze, ja chcę teraz, Ojcze, aby te prawdy przeniknęły każdego z nas, Ojcze. Niech te prawdy o zgodzie w naszych sercach, Ojcze, z Twoją prawdą, będą sztandarem dla nas, Ojcze. Ojcze, i my będziemy się zgadzać ze wszystkim, będziemy nad tym pracować, Ojcze, w naszych komorach, a Twój Święty Duch zawsze będzie nas tym prowadził. W imieniu Jezusa. Amen.